Po ostatnich upałach dzisiaj ani śladu. Zostały jedynie wspomnienia. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. W nocy pogodnie, tylko od Pomorza po Suwalszczyznę więcej chmur. Miejscami utworzą się mgły, zwłaszcza w pasie od wybrzeża przez Kujawy, Mazowsze po ziemię kielecką. Temperatura minimalna od 4 stopni na ziemi łódzkiej i w Małopolsce do 8 na Pomorzu Zachodnim, ale będą miejsca, gdzie spadki mogą być większe. Wiatr przeważnie zmienny, słaby, umiarkowany na wybrzeżu. Przed południem od środkowego Pomorza po Podlasie zachmurzenie duże. Na pozostałym obszarze bezchmurne niebo. Na termometrach od 10 stopni na Suwalszczyźnie do 14 od Wielkopolski po Śląsk. W drugiej części dnia nadal na północy sporo chmur, ale będą i przejaśnienia. Na pozostałym obszarze pogodnie. Temperatura wzrośnie do 17-18 stopni na wschodzie, do 20-21 na zachodzie i południu. Wiatr bez zmian. Ciśnienie nieznacznie spadnie. W Warszawie barometry pokażą 1012 hektopaskali. Niedziela nadal pod znakiem wyżu. Rano lokalne mgły i zamglenia, głównie na wschodzie kraju. W ciągu dnia zadowoleni będą miłośnicy słońca. I od 19 stopni na Podlasiu do 21 na przeważającym obszarze. W poniedziałek wyż zostanie rozdzielony przez obszar obniżonego ciśnienia znad Francji i Hiszpanii. Część wyżu odsunie się nad Ukrainę i zacznie napływać coraz cieplejsze powietrze. Będzie pogodniej i cieplej. Na termometrach od 21 stopni na Podlasiu do 25 na południu. W kolejnych dniach jeszcze cieplej, dominować będzie słońce, chociaż lokalnie pojawią się opady. Udanego popołudnia, do zobaczenia.